to dzisiaj następny odcinek na kanale. Dzisiejszy odcinek będzie o bocznicy na Różance. Ogólnie już się datuje na powstanie tej bocznicy, gdzieś 1885 rok. To jest dworzec przeładunkowy towarowy. I tak, te tory, które widać, mają mały kozoł, taki standardowy. Kawałek dalej widać betonowy. Tor mniej więcej, gdzie ja teraz stoję i wcześniej jest teraz postawiony zwykły. I na lewo od toru są jeszcze dwa betonowe kozły oporowe. Jak widać, został tutaj na razie jeden, widać jeden tor. A tam zarośnięty jeszcze następny jest. I ogólnie w 1885 już tutaj pierwsze zmianki są o tej bocznicy kolejowej. I też była wąskotorówka kawałek dalej, w głąb osiedla. Tam, gdzie idzie ten tor i są budynki wielkiej płyty i tak dalej, to tam kiedyś była wąskotorówka. I też były tory, bocznica taka przeładunkowa z wąskotorówki na normalną torówkę. I tak. I była cegielnia, cukrownia i tak dalej. W 1914 roku, czyli jak wybucha I wojna światowa, powstaje młyn, który po prywatyzacji po nacjonalizowaniu całego przemysłu w 1946 roku to jest państwowe. 92 podejrzany rok prywatyzacja tych zakładów, Malma przejmuje. Była bocznica na tym terenie od Malmy, ale jak upadły była firma, zostały ocięte, wyciągnięte tory i tak dalej. Tam już pociągi nie mogły dojeżdżać. Obecnie cały teren dawnej Malmy i młyna zostaje na budynki mieszkalne przerobione. I tak, na prawo ode mnie dwa tory, ja jestem na jednym i na lewo dwa. Ogólnie tutaj jest zachwaszczone, jak reszta to terenów kolejowych. Jeszcze stykowe łączenie, bo powiedzmy teraz na kolei się bez stykówkę robi. Tutaj jeszcze są stykowe tory, czyli z tą, jak widać, małą sparką między torami. Jeszcze jest. I chyba do 1967 roku wąskotorówka tutaj działała na terenie tego osiedla. I później po zlikwidowaniu zaczęła się w latach 70. 80. rozbudowa wielkiej płyty, to zlikwidowano wąskotorówkę. Została ta normalna torowa. Jak widać, są takie małe do przestawiania. A tutaj mamy duży metalowy do przerabiania. Jak widać, zwrotnica torów. Ja sobie pójdę teraz. Jak widać, dawne ogrodzenie Malmy, a tam za ogrodzeniem budowy. Mieszkania będą. Przynajmniej chociaż uratowano ten młyn. W sensie nie zbudzono zabytku, tylko na mieszkanie się przerabia. I za chwilę wam pokażę. I tutaj dalej były przerzutki między wagonami. Między torami tutaj. Następna zwrotnica. Okej. I tutaj macie dawny tor do Malmy. On sobie skręcał.
i malmy. Jak malma przestała istnieć, za bramą zostały odcięte tory i wywiedzone z terenu malmy. Tutaj idę tym torem, który będzie się łączył za chwilę. I to takie załamanie tutaj mi przypomina ekierkę na 1 maja we Wrocławiu. Czy tam tuż przed 1 maja, jak się jedzie od strony peryferis do strony do Wrocławia, ten do centrum, to jest, jak się mija tą kładkę, skrzyżowanie, i tu za skrzyżowaniem jest właśnie ta ekierka. Tam to mi przypominało. O, widać następny pnytor. To chyba to były dwa wjazdy na malmę. I widać, jak tutaj wygląda. Zakwaszone wszystko. Nawet rampa jest zakwaszona. I tutaj można było sobie wstawiać wyładowywać towary z wagonów na tej rampie, która jest zarośnięta teraz. Ogólnie teren, jak większość bocznic, zakwasona i tak dalej, nieużytkowana, bo większość firm ten wykopała się na kolej. O, i tutaj macie betonowy ten kozeł oporowy. Dobra. I nawet macie sygnalizację tych terenów. I co? Nas mniejsze jakieś sygnalizacje, ale po czas zmian nic nie zrobiono. Po zmianach po prostu nieużytkowane. Jak widzicie, są i te. Na tych kozłach polorowych to jakby od wagonów wzięte, zamontowane. Była możliwość zmiany zwrotnicy, ale jak widać, wszystko rozmontowane. Ten kawałek jakoś nie jest zakwaszony. I w tamtą drugą stronę dalej jest przejazd. Ja na razie skończę, przejdę na drugą stronę i zaczynamy dalej. Okej, i jestem z powrotem. Jestem już po drugiej stronie i sobie pójdę w dół. Postaram się chyba pójść po dół tej linii kolejowej, jak oczywiście się da. No wiadomo, jest następne zakwaszone. I teraz, no, jak to bywa z terenami PKP? Zachwastone. Dzisiaj trochę popadało, to będę miał mokre buty. Cieple. I ogólnie malma do jeszcze jakoś jeszcze funkcjonowała dobrze, to używała tej bocznicy. Później, jak podupadła mocno, przestała i nie użytkowała. Ale jak widać, chaszce są niskie jeszcze. Może nie rosły tutaj, tak jak przy reszcie terenów. Muszę jakoś przejść bezpiecznie. To. Okej. Okay.
widać. Słupy jeszcze stare, drewniane przy tym. Jak wyjdę z tego, nikomu nie polecam iść. O, nawet są takie złote oznaczenia na linii. Iść po torach kolej, ten jak popada deszcz, nie warto chodzić. Oczywiście jak lubicie być tali mokrzy, to możecie. Tak. Widać ciągle na linii tej takie żółte coś ala zboża czy coś. Nawet wygodniejsze idzie niż po trawie. Jak idę między torami i przynajmniej mam po części pewno, że nic tutaj nie pojedę, bo już bardzo dawno nie jechało. To raz. Drugie, jak tam widzieliście, była blokada założona na tor. I prawdopodobnie na odbojniku tego też jest. I jak widać ciągle. Po lewej mojej stare brodamet. Obecnie bez H. Oni z kolei nie korzystają. Jak dobrze kojarzę. I ogólnie za BSH idzie ta łącznica od linii Wrocław Poznań. I do linii Wrocław Warszawa. A jak przed chwilą mówiłem, że bo zapewne nie korzysta z linii kolejowej, mamy już teraz odpowiedź. Kozioł oporowy na teren już nic nie wjeżdża. Od kolei sobie zablokowali. Bo zapewne temu wcześniej bo temu wcześniej Wrozametowi może i nie nie poczało się koleją wodzić. A tym bardziej nie opłaca się to robić bez H, jak widać. Oni wyłożyli cholerę kasy na remont tego zakładu, ale zarazem odcięli linię kolejową z terenu. O, nawet mały lisek tutaj ucieka przede mną. Bo jak to wiadomo, to zwierzę na dzika jest. Jak dzika zwierzyna nie ucieka przed tobą, to lepiej uważać. Jak ucieka, to jest dobrze, bo teoretycznie mała taka zwierzyna polna, wróć dzika, powinno uciekać. Ale duże osobniki typu niedźwiedź, chyba sarny i tak dalej, nie będzie tobie uciekać, tylko może na ciebie widzą zaatakować. Dlatego trzeba uważać na dziką zwierzynę większą. Od jeleni, dzików, a spotę bardzo większe. Taka mała dygresja to była do bezpieczeństwa. Jak widać, drzewka już powyrastały nad torach. Torze. Bo tutaj jest jeden tor, linia jednotorowa. Tylko konkretne bocznice były wielotorowe. Ten. Jedzę sobie przy murku
tego BSH, po prawej linia jednotorowa zarosnięta, a nie, nie jednotorowa. I sobie przez ten moment wydawało za dwa tory za drogą, ale widać, idę, przebiegnę ciągle tym przebiegiem tej linii, żebyście wiedzieli, jak ona mniej więcej przebiegała, żebyście mieli rozeznanie. Tak jak mówiłem, po deszczu nie warto. Ja już mam przemocone buty, a tylko kawałek przeszedłem. Ogólnie ta bocznica kolejowa, co znalazłem informację, ma 5 km długości na Rudzącz. Razem z tą odległością, co z tym terenem, co teraz idę. Bo ona przy Kamińskiego, przy szpitalu będzie się tak mi się wydaje, łączyła z tą nitką od tej trasy bocznicy łącznikowej, czy dwóch tras kolejowych. Popatrzcie, dlaczego nie warto iść po deszczu. Nogawki już też lekko mokrawe, buty mokre. Tak jak dalej jeden tor leci. I ktoś, kto nie jest zaprawiony w chodzeniu, to nie będzie umiał po takich terenach chodzić za dobrze. I może połamać sobie nogi. Widać. Jeden tor. Znalazłem na necie informację też, że była był budynek, który rozdysponowywał tą trasą, tą bocznicą i chyba tym łącznikiem przy Kamińskiego. Ze Kamińskiego było, można to zobaczyć. I nie wiem, czy to dalej istnieje, ten budynek. Jak widzicie, teren bardzo zróżnicowany wysokościowo obok linii. Linia jest zapewne dobrze wyprofilowana. Reszta by jest już, jak widać. Jak, bo Malma, ta bocznica Malmy to jest chyba 9 albo 8, czas z dalszych numerów odcinków. Ja nigdy nie robię po kolejności odcinków. Jak widzicie, tam następ idzie dalej linia. O, kończy się płot BSH. Na chwilę pójdę w bok, zobaczyć, czy idzie ta druga nitka. Bo widzę te stare słupy. Jeszcze nie ma tej bocznicy łącznikowej dwóch linii. Czyli chyba co dalej będzie się dało przejść tą linią. Były dwa tory, bo jest rozjazd. Tutaj znowu w chaszce wchodzi,
ta linia. I nie wiem, czy będę wam w stanie pokazać dalszy kawałek. Najgorsze są te podobne do jezyn, bo one najbardziej kują. Jak widzicie, suche drzewko. Okej. Jakoś przedostałem się dalej. Tak jak mówię, najgorsze są te jezynowate drzewka, dzikie. Bo one szarpią i tak dalej, można sobie zniszczyć ubranie, jak ktoś nie ma odpowiedniego. Widać, kawałek jeszcze się da przejść tą linią. I tak, tory, wiadomo, metalowe, podkłady drewniane. Jak jeszcze nie PKP nie stosowało tych żel betonowych, czyli linia powstała. I przynajmniej mogła mieć ostatni remont, właśnie wymiana podkładów i tak dalej, jak nie były normalnie stosowane żel betonowe. O, i tutaj jest ta druga nitka, która idzie od linii Wrocław-Poznań do linii Wrocław-Warszawa. Czy mi się uda wam pokazać? Okej, będę musiał cofnąć się tam do boku. Jak widać, tor tej linii, nawet jest oddali widać metalowy słup o trakcji i stare betonowe słupy. Zazwyczaj jak robię wam, drodzy widzowie, te filmiki, to ja się staram uważać dosyć mocno na idąc po szlaku, bo wiadomo, trzeba nasłuchiwać sygnałów kolejowych i tak dalej, czy coś jedzie, czy nie, bo rzeczy mamy jedno, po co stracić w głupi sposób. Aha. Widać po torach, że nic nie jechało dłuższy czas, czyli bo same koła kolejowe, tak samo na tramwajach jest, one trochę, jakby coś można powiedzieć, że trochę szlifują. W sensie jest taka błyszcząca powierzchnia, a nie skorodowana, tak jak tutaj. I tak jak widać, były żelbetonowe podkłady, teraz są drewniane. Tuż przed zwrotnicą. I chodzi ta linia, ta bocznica kolejowa, co dzisiaj robię filmik. Jak kumpel ostatnio mówił, to jest kierownica, ten metalowy, żeby pociąg nie wypadł podczas przejeżdżania przez taką zwrotnicę. I tak, jak widać, zwrotnica przez ktoś? Chyba źle jest ustawiona.
jest źle ustawione, tak mi się wydaje, bo lewa syna ta nie dochodzi do drugiej syny, a ta jest prawa chylona też. Aha. Tor, jedyna główka obok sobie leży i świeża blokada, którego typ 522, numer fabryczny 4018. Czyli 74 blokada z 2018 roku, czyli to świeża, 2 lata temu. Tutaj znaczek, tor w bok leci, następny idzie w bok też. Czyli ten, teraz sobie ładne buty. O, pętla autobusowa, tam jest. Nie wiem, czy coś jeszcze tam się chyba liniaka tylko się tam zatrzymuje. I tak, ten po prawej torce zarośnięty. Wiadomo. Tutaj następna zwrotnica. I zachwastone. Ale coś z tego budynku rozdzielczego nie widzę. A po na zdjęciach to był potężny budynek. Tak, jakby mógł być z niej strony. I pójdę jeszcze kawałek tą trasą. Kozioł oporowy jest, czyli się kończy tam nitka. Idę dalej tą trasą. Budynku tego stacyjnego ponad był widziany z, można było widać z Kamińskiego, czyli z tej uliczki, która przecina PC-a, ponad był widoczny. Ja żadnego budynku nie widziałem. Jeszcze jako bonus dla was w tym odcinku przejdę jeszcze kawałek z tą nitką, żebyście widzieli jak częściowo też wygląda ta nitka łączynicowa. Bo w sumie z jednej strony jest ciekawa, bo kiedyś miała po prawej stronie budynki wojskowe, po lewej poligon. Później po wyniesieniu bratniego wojska do siebie do domu, czyli do Rosji już, to poligon nie był używany, a i te kosary. Teraz tam jest szpital, uniwersytet też wrocławski i spokojnie nie byłoby problemu przejeżdżaniem teraz tą bocznicą między tymi dwoma liniami, jak się nie mylę, bo zauważyłem, na necesce są dwa rodzaje bocznic, taka szlakowa, która pomaga przejeżdżać między dwoma szlakami i przemysłowe, że w sensie do zakładów doprowadzone, tak jak tam przemalnie. Jak
Widać, tutaj już trosienkę lepiej jest. Tory są jakby trochę oszlifowane przez koła kolejowe szyny. I to co mówiłem, one są jasniej, tak jakby kolor metalowy, taki jasniejszy, a nie korozji. Czyli ten budynek, o którym czytałem, na Kamińskiego, został zniszczony, ten dyspozycyjny. Widać. Dużo kabli energetycznych nad torami. Ogólnie tutaj tędy też przyjeżdżały nieraz parowozy. W sensie to były przejazdy okolicznościowe. Tak jak już wcześniej zauważyliście, była blokada założona na tory z 2018 roku, produkcja. Czyli niestety przez 2 lata już nikt nie jeździ. Można wywnioskować z tego. Albo jak pociąg leci, to sobie zdejmują tą blokadę, przejeżdżają, zakładają na nowo. Nie wiem do końca, jak czy jak w zasadzie to są porobione. O, następny tor. Tak jak przed chwilą wspominałem, dokładnie to były wojska na ulicy Kosarowej i one miały blokada starego typu i na teren dawnej jednostki. Teraz budynki są budowane. I jest tam zwrotnica. Piszę teren wojskowy, ale to jest stara, podejrzewam, stara bardzo tablica. Bo ja nie kojarzę, żeby przy Kosarowej były jeszcze tereny wojskowe. Jak widzicie, następny typ infrastruktury kolejowej, takie jakby do wspomagania dla masonistów, jak przejeżdżają przez ten tutaj rozjazd. I ogólnie, jak oglądacie te moje filmiki, to prosiłbym o subę na kanale i dodatkowo na stronie tego kanału YouTube na Facebooku, żeby tam też dawać subskrypcję. Ogólnie na YouTube jest subskrypcja i lajkować i tam dzwoneczek zaznaczyć, żeby wam nie umknął żaden filmik. I każda taki subskrypcja to może zwiększać zakres oglądalności tych filmików, że do więcej ilości osób dotrze. Tak samo na stronie Facebooka polubcie stronę Facebooka tego kanału mojego. Bo jak im więcej tam będzie polubionych, że będzie miało więcej osób jako ulubione, to będzie większy zasięg widoczności. A, tutaj po prawej chyba były konie. Po lewej poligon. I tak ta linia między terenem wojskowym a poligonem, a jednostką usła. Bo jeszcze jest na Czajkowskiego jednostka wojskowa polska. I nie wiem, czy to nie jest ona.
Jak widzicie, teren tutaj mniej zalesiony niż tamty. Tak patrzę, teren wojskowy. O, nawet są żołnierze. A, tor jeździecki konny. Kiedyś koniami. Okej, a ja idę dalej z szlakiem kolejowym. Tylko szkoda, że ten teren jeździecki podupadł. Chyba dwa razy za dzieciaka byłem tutaj na pokazie jeździeckim. Jak widzicie, poligon zarósł chastami i tak dalej. A ja sobie idę bocznicą kolejową. Tam łącznikiem już, bo bocznicę już mam daleko za sobą, jak widać 23 km 800 metrów. Na szlakach kolejowych są właśnie podane te kilometry razówki po to, żeby maszyniści też mogli sobie dobrać odpowiednią prędkość, bo chyba, jak dobrze kojarzę, na konkretnych trasach, liniach, przy konkretnych kilometrażach jest naniesiona prędkość dla kolei. W sensie maksymalna tyle, ile tyle może jechać skład pasażerski, tyle i tyle może maksymalnie lecieć towarówka. I to, o, jak widać, wstęp zbrojny na teren strzelnicy wojskowej. Przebywanie grozi śmiercią lub kalectwem. Ale to jest po prawej, po lewej stronie mojej. I już nie wiem, co jest użytkowane. Aha. A, czyli brama jest nas teoretycznie zamknięta. I oczywiście znak kolejowy, żeby uważać. A ja idę sobie dalej. I okej, widzę znak ostrzeżenia dla tych. Dla maszynistów o przejeździe, chyba jak dobrze kojarzę, za 3, są 3 czy 4 teraz, podejdę bliżej. To będę widział, ile dokładnie jest kreczek, ile setek metrów jest przejazd. O, zmieniły się z drewnianych na zielbetonowe. Okay, na chwilę muszę odłożyć komórkę, bo but mi się rozwiązał. O. I z powrotem. Czyli trzy kreski, są 300 metrów. Jak dobrze orientuję się. Po prawej mam jakiś duży budynek wojskowy. Wiedząc po tej, bo tamtej blokadzie z 2018 roku, wiem, że teoretycznie nie powinien tutaj żadnym
Za ten pociąg pojechać. Po prawej mojej jakieś budynki koszarowe. Zapewne jakaś bocznica też była doprowadzona do nich. Dzisiaj chyba zrobię tylko jeden odcinek o tej linii, bo mam ograniczenia pamięci, a mam właśnie robię taki bonus, tą łącznicę dalej pokazuję. Jak mi się uda, to dojdę do IPN-u i nagram to wam. O, widać z tej strony znaczek 200 metrów i postaram się wam nagrać do IPN-u, a od IPN-u dalej to jest bardzo malutki kawałek, jest jakieś 100-200 metrów do tego węzła, w cudzysłowie węzła na Sołtysowicach, bo tam ta bocznica. Aha, coś dużego pobiegło. Była ta łączy się ta zwrot, bo łącznik ten się łączy tam na Sołtysowicach. Linie ten tory odstawce z lewej strony koło szlaku głównego przejazdach między Czajkowskiego a przejazdową są tory odstawce. Były już tory odstawce Słuko Młyn tego, cukrowni. Aha, chyba coś ala dzikowate pobiegło i sobie pobiegło w lewo i dobra jest. Gorzej by było, jakbym nie zaatakował. Ok, 100 metrów jest następny przejazd. A po mojej prawie dalej są wysokie budynki. Aha, tak jak mówię, 23 km, 400 metrów. Jest przejazd. I postaram się nagrać filmik aż do IPN-u. Ha, wracając do Sołtysowic. Tam jest tak, że były tory odstawce dla cukrowni po lewej stronie, jak się jedzie od miasta. Teraz obecnie mocno zachwastone, tak jak wspominam na tamtym filmiku. I dodatkowo kawałek dalej przed przejazdem na przejazdowej było rozdzielenie na lewo do tego tej cukrowni. I po prawej stronie tego głównego szlaku idzie na metalowych podkładach tor do młynu Sułkowice. Widać sygnalizator niedziałający, bo żadnego sygnału nie nadaje. Przynajmniej mi się wydaje, że nie działa. I sobie tak spokojnie idę tym torem. W oddali pomału widzę wysoki budynek. Nie wiem, czy to widać na filmiku. Ogólnie tak wygląda, że pociąg spokojnie da ten radę przejechać, ale tak jak mówię, za chwilę powiem, ogólnie się da przejechać, ale trzeba, tak jak przed chwilą, trzeba uważać na zwierzynę. Jest na internecie filmik "Nie trąbi się w lesie", gdzie jakiś pasażerskim składem jadą, gdzie niemalże chyba nikt nie przejeżdża, albo bardzo rzadko, koleś w lesie zaczyna trąbić przed tym przejazdem. I co się stało? Zwierzyna mu wypadła, jelonek sobie wypadł
na tory, pociąg go rozczaskał. I aż ten komputer zaczął ten piszczeć i hamować. Aha, tutaj był kiedyś wjazd na Kosary, tam dalej na poligon, ale jak widać nie ma już wyjścia, ale infrastrukturka jest wjazdowa jeszcze. Z tego odcinka wam nie zrobię zdjęć niestety, bo nie mam osoby towarzyszącej, żeby mi pomogła robić zdjęcia, a nie jestem teraz w stanie wam czekać zdjęć i robić filmiku idąc wzdłuż tej linii. Kolejowej. Ogólnie jak będziecie dawali suby na stronie facebookowej, przez te lajki, polubicie stronę, to będzie miał im większy zasięg strony facebookowej tego kanału i ogólnie subskrypcje tego kanału, to będzie dawało mi większą motywację do robienia filmików następnych i robienia wam następnych filmików. Ogólnie ten filmik jest ze serii Zapomniana kolej we Wrocławiu. Czyli tereny, które są zapomniane. Ta bocznica, którą zaczynałem, to jest zapomniana. Totalnie. Tutaj już też się zapomina o tej odnodze. Rzadko kiedy co tam pojedzie na niej. Ale to najczęściej chyba Turkol z parowozami jeździł. Bo Niemcy transport ponadgabarytowy, kiedy ostatni raz tędy jechał, tego nie jestem w stanie powiedzieć teraz, bo nie mam dostępu do tych książek, gdzie są opisane, czy jechał, czy nie jechał. Jak widać, niski poziom zachwaszczenia, co jest plus dla tej linii, tej linii łącznika, bo sobie w stanie pojechać jeszcze po nim przy tak małym zachwaszczeniu. Ale kiedy jest duże zachwaszczenie, drzewka, duże krzaki i tak dalej, wtedy już nie bardzo da się pojechać. Trzeba by było najpierw techniczny wóz przejechać z ludźmi, którzy by macetami i tam podobnymi, czy tam z piłami elektrycznymi, rozcinali te chaszcze, drzewka i tak dalej, żeby udrożnić szlak. I nie wiadomo, jakim by były w stanie też tory tam na szlaku, jakby jechali i wycinali drzewka. Tutaj widać, że jeszcze jest tory ładnie proste, są niepowykrzywiane. Spokój, cisza jest. Jakiś wysoki budynek widzę. Nie wiem, od czego to jest budynek. Ale chyba wy też widzicie urywek tego budynku. Jak ten będziecie oglądali te filmiki i wyrazicie chęć
dalej, mogę wam następne serie robić. Mam w zamierzeniu zrobić drugą serię o dworcach. Dobra, to czynnych dworcach. Bo w tej serii poszły dwa dworce nieczynne. Na Marchijski dworzec i gdzie teraz na tym Marchijskim jest robiony tat. Kurde, dużo tych much, nie much i tak dalej, komarów. Drugi dworzec był Świebocki, też nieużywany. Aha, skończyły się tereny tereny wojskowe. Zaczęły się domki i tak dalej. Czyli jestem coraz bliżej, jesteśmy coraz bliżej końca filmiku, czyli dojścia do ulicy Sołtysowickiej. Gdzie jest IPN? I kawałek dalej jest już ten łącznik wpada w linię warszawską na Warszawę. O, aha, czyli tamty sygnalizator, który miałem mam za sobą, był nieczynnym sygnalizatorem. Bo przede mną w oddali widzę następny sygnalizator, na którym już się pali czerwone światło. I ten. Ogólnie jak widać słupy od trakcji elektrycznej są, czyli ten łącznik był zelektryfikowany kiedyś, mogły elektrowozy z nim przejechać. Obecnie kolej zelektryfikowana, czyli na przykład ET22, EP07 i tym podobne lokomotywy nie są w stanie pojechać tutaj po tym torze, bo nie ma zasilania elektrycznego, jak kiedyś był. Ogólnie odcinek chyba godzinny wyjdzie, podzielony na dwie części. No, widać pozostałości kosar, poligonów. Wojsk radzieckich, później rosyjskich. Tutaj już mamy 2206, czyli od ostatniego co widziałem to około 700 metrów przeszedłem. Ogólnie teraz, oprócz tego, że będę mówił, muszę ciągle mieć słuch nastawiony na to, czy nie będzie RP1. Bo wąsko jest, ja jeszcze muszę zareagować tak, żeby zejść z torów, jakbym usłyszał. Nawet jakbym słyszał stuk, zaczął słyszeć po malutku, jakby powiedzieć prąd po synach, bo to taki wtedy słychać dźwięk po synach idący. Albo stukot kół, bo to jest linia stykowa, czyli na łączeniu syn, czyli na tych stykach jest po prostu słychać. Przede mną na stój dla pociągów. Aha, to jakiś mieszkalny budynek jest po lewej. A, czyli już dawne poligon wojskowy. Jestem przy IPN-ie, nie bardzo. Po prawej stare
koszary wojskowe. Czyli ten budynek na stopce, który był, widziałem zdjęcia z ulicy Kamieńskiego, było widać. Rozwalony na początku, po 2000 roku, parę lat był rozwalony. Czyli przed 2010 był już rozwalony. Tutaj przed drogą był budynek dróżnika. Obecnie już tego budynku dróżnika nie ma. Jak widać, sygnał stój na sygnalizatorze. Po prawej stronie z dawnych koszar już nic nie zostało. Uniwersytet Wrocławski, obecnie tereny. I ten, tak jak mówiłem, prosiłbym o lajki, jak się Wam podoba, subskrypcja kanału na YouTube i z tym na stronie FB, czyli Facebooka. I ten, będę za niedługo kończył. Jak po prostu dla mnie to będzie, jak im więcej osób będzie lubiało kanał i im więcej oglądnie, czyli jak będziecie na Facebooku, jak polubicie stronę, będziecie oglądali, zasięg strony będzie o wiele większy i będzie dla mnie to oznaczało, że chcecie oglądać i mam Wam robić następne odcinki. I tak. Widzisz.